Kolejny w Ustroniu. Biegali parami. To romantyczne, sportowe wydarzenie co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak tegoroczny bieg parami? Myślę, że wspaniale. Super, że udało się wrócić do tradycji. No, w zeszłym roku, wiadomo, nie mogliśmy niestety zorganizować, ale na mecie stanęło nam 60 par, także fajnie. Myślę, że będziemy się znowu rozpędzać w tym romantycznym biegu parami, że będzie nas teraz coraz więcej, że ludzie znów będą pamiętać, że w Ustroniu jest coś takiego jak romantyczny bieg parami. Pamiętają, a coś się zmieniło w tym roku, na przykład trasa, czy to tak tradycyjnie? Zmieniliśmy nieco trasę. Chodziło o to, żeby troszeczkę upłynnić nam ruch w mieście, żeby nie zamykać jednej z głównych dróg, więc uczestnicy mieli do pokonania bardzo podobną liczbę metrów, natomiast w nieco innej konfiguracji biegliśmy bulwarami, tutaj ulicą Nadrzeczną, przekraczaliśmy rzekę Wisłę przez most Wiszący, tak zwany tutaj nasz świecący most zakochanych, później bulwarami dalej w kierunku brzegów, tam już tradycyjnie przez drugi most przekraczamy rzekę Wisłę i wracamy tutaj na ulicę Nadrzeczną. Ale to nie tylko starsze pary, również dzieciaczki, także tak naprawdę każdy mógł chyba wziąć udział, tak, w tym biegu? Zdecydowanie tak, ten bieg jest dla każdego, i dla dzieciaków, i dla bardziej doświadczonych biegaczy. Mamy tutaj pary, które są z nami już od 30 lat ponad, bo w każdym biegu startują, więc przeszli już przez wszystkie kategorie praktycznie wiekowe. Od 20 lat, gdzie wiek pary jest liczony łącznie, do ponad 130 lat, więc dla każdego to jest impreza. Romantyczny bieg parami to nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim dobra zabawa. Jak się biegło? Bardzo dobrze. Do przodu. A nie za ciepło dzisiaj? Nie. Pogoda super. Pierwszy raz bierzecie udział? 2 lata temu pierwszy raz biegliśmy. Zaczęliśmy od drugiego miejsca wtedy. A w tym roku? Pierwszy. Będzie pierwszy. Zobaczymy. Myślimy tak, bo nie, jesteśmy żartujemy. W grupie tej najstarszej, że tak powiem. Zwycięstwem to byłoby zmieszczenie się w limicie i żeśmy się zmieścili. 23 minuty zamiast 30. Fajnie, bardzo fajnie tutaj jest w Ustroniu. Podoba się mi ten bieg. Jeszcze wieczoru nie grzeje, także super. Czyli warunki sprzyjają. Sprzyjają, oczywiście. Ale pierwszy raz bierzecie udział? 4. czy 5, nawet nie wiem, Sędzia jest moim trenerem, biegamy tak wspólnie, rodzinnie. To jak mama sobie poradziła? No super, bardzo dobrze. Jestem mega zadowolony jako syn, jako trener. Super było. Sparowani na dzisiaj. Tak. Tylko na bieg. Nie, moja żona biegła z lepszym, a my tak delikatnie z tyłu. Ja już kilka razy z mężem biegłam, ale on... Pierwszy raz biegłem. O, pierwszy raz. Czyli tak spontanicznie, rozumiem, dzisiaj wyszło, co? Pierwszy raz i to jeszcze nie z żoną. Po biegu przyszedł czas na odpoczynek, rozdanie nagród i zabawę w karczmie przy góralskiej muzyce. Romantyczny bieg parami zorganizowano z okazji Dni Ustronia. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.